Dzień dobry, witajcie. Witajcie, znów powitam was z mojego ogrodu. Pogoda piękna. Pięknie dzisiaj świeci słońce, zresztą czuć to na skórze. Ja mam tutaj delikatnie, lekki, cienki sweterek. Jest mi po prostu ciepło. Temperatura jest w okolicach 15 stopni, więc organizm przyzwyczajony do tych niższych temperatur teraz odczuwa taki komfort. Teraz jest fajnie. No, gdy już się przyzwyczajimy do ciepła, no to takie 15 stopni będzie nam zimno, ale na chwilę obecną jest ciepło, więc postanowiłem coś podziałać. Tu mamy południe. Teraz jest od południa, więc w tym miejscu nie będę sobie tutaj tymi roślinami, które będą rosły, rosną tutaj truskawki, nie będę sobie zasłaniał właśnie drzewek. Tu niech będzie cień na drogę. Mam tutaj drogę, którą transportuję, przewożę różne rzeczy, jest mi potrzebna właśnie do korzystania z tych tutaj poletek. No i postanowiłem dzisiaj, słuchajcie, sobie kupić trzy rośliny, trzy drzewka. Może to nie jest w zgodzie z dzisiejszymi przepisami Zielonego Ładu, bo tam się zaczyna mówić i też są różnego rodzaju programy, które pokazują, ile dwutlenku węgla produkuje roślina. To nie jest prawdą, że w wyniku fotosyntezy rośliny, wszystkie rośliny zielone produkują tlen, więc pewnie jakiś przepis łamę. Ale póki co jeszcze nie zabronili, więc sadzę. I przechodząc teraz do tego, co kupiłem. Słuchajcie, do drzewek, które kupiłem. Wybrałem sobie tu miejsce takie, jeszcze mam wolną przestrzeń. Tam, w tamtą stronę, pokazywałem wam w filmie, posadzone mam leszczynę, tą ścieżkę przyjaźni, posadzone mam malinki, kilka krzaczków odreni, no i posadzone mam jeszcze porzeczki. No z tych porzeczek chyba nic nie będzie, więc trzeba będzie, ale tam jest glina. Tam jest, słuchajcie, bardzo taki ciężki teren, jest glina w ubiegu. Przez trzy ostatnie lata właśnie ciężko tam to wszystko wyglądało, zachowywało się. Jeżeli nie będzie w jakiejś perspektywie, te rośliny nie będą chciały mi rosnąć, to zakupię sobie jeszcze z jedną bądź dwie morwy białe. Morwa biała, z tego co wyczytałem, bardzo fajnie znosi takie właśnie taką glebę ciężką typu glina. Więc dlaczego nie? Dlaczego nie? Posadzę sobie, niech sobie ta morwa rośnie. Ale wracając do tego, co kupiłem. Kupiłem morele Harcourt. To jest jedno drzewko, na które się zdecydowałem. Kupiłem dwie śliwki. To jest śliwa Prezydent. Chcę suszyć, robić suszone śliwki, więc w ogrodniczym sklepie poprosiłem o taką śliwkę, która będzie się nadawała, właśnie owoce takiej śliwy będą się nadawały. Wrzucę wam tu u góry, jak wyglądają owoce tej właśnie śliwy. Kolejna śliwa to jest Renkloda Ulena. I tu chciałbym trochę więcej powiedzieć na temat tej śliwy. Wziąłem ją z dwóch powodów. Po pierwsze, chcę pozyskiwać do jedzenia owoce, z tego co mi pani w sklepie ogrodniczym powiedziała. Pestka z tych owoców bardzo dobrze odstaje, odchodzi, są soczyste, mięsiste. Soczyste to mają dużo soku, więc są smaczne i tak dalej. To jest jeden powód, dla którego zdecydowałem się na tą śliwę. A drugi powód to jest taki, że to jest dobry zapylacz. Jeżeli macie jakiś problem z zawiązywaniem, zapylaniem kwiatów, to właśnie proponuję coś takiego posadzić. Ona zapyla się sama, czyli pszczółki ją tam zapylają, także nie potrzebuje drugiego osobnika do zapylania, a przy okazji zapyla nam wszystkie drzewka owocowe. Nie ma znaczenia. Jedynym kryterium moim zdaniem to jest takie, żeby ta śliwa, nie wiem jak długo kwitnie, kiedy zaczyna, żeby się po prostu te okresy kwitnienia pokrywały ze sobą, wtedy będzie miała dobry wpływ na zapylenie pozostałych drzewek. Więc to tak ciekawostka. Powiem wam szczerze, że bardzo mnie to zaciekawiło i zobaczymy, jak to będzie w praktyce. No i jeszcze i tu też, tu wrzucę wam u góry, jak wyglądają owoce tej śliwy. No i jeszcze jeszcze raz moreli. Także jedno po drugiej wam puszczę. Przedstawię zdjęcie i ja się biorę do pracy, bo nie ma co tutaj gadać. Tu jest miejsce, gdzie gliny już nie mam. Gliny już nie ma. Także śmiało mogę sobie posadzić drzewka.
Tu mam pryzmę z obornikiem. Jak pamiętacie, rozrzutnik mi się tutaj przewrócił. Mam miejsce z obornikiem, więc sobie podsypię na dno, bo na spód dołka posypię sobie obornika. Dobrze by było jeszcze podsypać mączką bazaltową. Właśnie tu jeszcze wspomnę na temat mączki bazaltowej. Możemy sypać dużo większą dawkę właśnie pod korzeń, pod uprawy sadownicze, czyli pod takie drzewka, żeby przez kilka lat drzewo miało te składniki mineralne w zasięgu, no nie powiem ręki, w zasięgu korzenia. Dobra, ja posadzę, przygotuję i może jeszcze się włączę. Później coś niecoś Wam opowiem. No witajcie. Drzewka zasadzone. Nie było dużo roboty, ale się trochę zmachałem. No trzeba zadbać, Krzysiu, trzeba zadbać o kondycję. No i dzisiaj a propos kondycji, to moje mućki postanowiły skorzystać z okazji, że nie zamknąłem drzwi do końca. Postanowiły wyjść na spacer, więc usiadłem sobie do porannej kawy. Po obrządku do porannej kawy. No i niestety musiałem przerwać picie kawy i zrobić zaprawę poranną. Nabiegałem się trochę za nimi. Także kondycję, nad kondycją muszę tutaj teraz po zimie popracować. Więc takie prace jak najbardziej będą uszlachetniały i wpływały pozytywnie na moje zdrowie, moją kondycję. Wracając do drzewek. Słuchajcie, no nic nadzwyczajnego, ale wybrałem taką kolejność sadzenia. To jest ta ulena, jeżeli dobrze mówię. Ta śliwka tutaj postanowiłem, że posadzę po środku. Tu jest jedna, tam jest morela, a tam dalej mam tą węgierkę, śliwę. W ten sposób sobie posadziłem. Tu mam jeszcze wolne miejsce, leży pryzma z obornikiem, które pewnie akurat kamera teraz nie pokazuje. Ale tutaj, gdy zabiorę ten obornik, będę chciał sobie truskawki tym jeszcze obsypać. Gdy zabiorę ten obornik, to będzie, zrobi mi się miejsce czy na jakieś drzewko, czy na jakieś krzewy, bo zastanawiam się jeszcze mocno nad agrestem. Akurat agrestu nie mam jeszcze w tym swoim sadoogrodzie, nie mam, więc tak się zastanawiam właśnie. Myślałem też o świdośliwie, żeby sobie posadzić, ale tak do końca nie jestem o tym przekonany. Widziałem owoce, jak to wygląda, także to chyba nie jest do końca moja bajka. Chociaż niektórzy mi pisaliście, żebym się nie porywał na to, bo to, bo to tamto. No słuchajcie, są różne odmiany, więc tutaj nie można powiedzieć, że samochody zielone są brzydkie, są awaryjne, bo ktoś miał zielonego, powiedzmy to Fiata 126P, a ja z kolei miałem Mercedesa zielonego. Miałem przejechany prawie 1 000 000 km i ja sam z nim zrobiłem prawie 200 tysięcy i wysiadło mi tylko sprzęgło, więc no, nie można tutaj tak mówić, no, ale nie o tym chcę mówić, nie mówię o samochodzie, tylko mówimy o właśnie tych krzewach. Także nie wiem, czy będę się decydował. No zobaczymy, czas pokaże, na co jeszcze wpadnę, do czego. No i słuchajcie, jeszcze taka chwilka informacji dla tych, którzy dopiero zaczynają tą przygodę z ogrodem. Tak jak w poprzednim filmie pokazywałem, od czego zacząć uprawę, przygotowanie ogrodu, ziemi do ogrodowania, do naszej zabawy z warzywami. Tak tu warto też by było wspomnieć dla tych, którzy nie wiedzą, że teraz po posadzeniu, jeżeli będzie rok tak jak ten sezon, będzie taki jak poprzednie sezony, czyli będzie sucho, będzie nam susza doskwierała, to trzeba systematycznie niestety podlewać. Także trzeba bywać na tej działce i doglądać, jak to wygląda. Także tutaj śmiało wiadro, moim zdaniem, co jakiś czas powinno się wody wlać z przerwami, tak? No, na raz nie wlejemy, bo będzie nam spływała, więc wiadro wody takie drzewko będzie potrzebowało, no chyba, że będzie mokry rok, będą optymalne warunki. Co do nawożenia. Nawożenie to pod korzeń wsypałem, odseparowałem oczywiście warstwą ziemi, ten przekompostowany obornik, można powiedzieć jak kompost, z delikatną zawartością azotu, więc poszło to na dno. Tu jak widzicie, mamy już taką lżejszą ziemię, można powiedzieć martwicę, więc dobrze się użyźni pod te. No nie dawałem mączki bazaltowej, ale można byłoby jeszcze właśnie dać mączkę bazaltową. Ja będę nawoził tutaj jeszcze to, obsypię może jeszcze w późniejszym terminie, obsypię sobie właśnie obornikiem czy słomą. Taki obornik to słomą przykryję, powinno tu fajnie to się sprawdzić, ale będę chciał, jak puszczą mi już tutaj liście, z liście zaczął wypuszczać i temperatura się taka optymalna zrobi. Będę chciał właśnie nawozić, spryskać aminokwasami,
My kwasy stosujemy, gdy temperatura w nocy nam nie spada poniżej 8 stopni, więc jeżeli mamy taką perspektywę, że przez kilka nocy będzie powyżej 8 stopni, wtedy możemy sobie popryskać. Wyklucza nas tylko właśnie ta temperatura w nocy, wykluczają nas również kwitnienie. Kwiaty właśnie w tym okresie nie powinno się pryskać. No i emy. Emy, słuchajcie, Ema Pharma 5, naturalny fungicyd z wrotyczem czy bez. No ja stawiam na wersję z wrotyczem, bo występują emy. Bardzo fajnie mi się sprawdziło w ubiegłym roku. Spryskałem raz brzoskwinie od kędzierzowatowości. Liści. Spryskałem raz i naprawdę była spora różnica. Także mogę śmiało powiedzieć, że sprawdziło mi się. Więc w tym roku będę kontynuował nawożenie właśnie emami. Nie rezygnuję z emów. I tutaj dam Wam link w opisie do sklepu, jeżeli ktoś będzie chciał kupić. Możecie tam nabyć i humusy, i możecie nabyć i aminokwasy, i właśnie emy w tym jednym punkcie. Także tutaj możecie również, tam jest na dole strony, jest numer telefonu do pań, konsultantek, z którymi będziecie mogli porozmawiać, powiedzieć, o co Wam chodzi, panie Wam wytłumaczą i będziecie mogli dokonać właściwego zakupu. O, tak to wygląda. Także to by było chyba na tyle. Będę uciekał do dalszych prac, a dzisiaj Wam dziękuję za tą serdeczność, za te ciepłe, miłe komentarze. I tutaj też pochylę się nad jednym komentarzem, który dostałem pod filmem z nad rzeki. Tu pani mi powiedziała, bardzo mi podziękowała i ja też bardzo pani dziękuję za ten komentarz. Bardzo mi ujął właśnie ten komentarz, że pani w tym momencie po prostu nie może wychodzić z jakiegoś tam powodu, więc ja jej pokazałem, jak dziś wygląda przyroda, jak wygląda pogoda, przede wszystkim jak wygląda pogoda. Także to taki miły akcent, słuchajcie, także cieszę się i że mogę właśnie być takim przekaźnikiem informacji, takim pośrednikiem między tym moim światem, światem zewnętrznym, a osobą czy osobami, które na chwilę obecną nie mogą wyjść. Także tak by to wyglądało. Dziękuję Wam serdecznie, pozdrawiam i do następnego razu.